Z wielką przyjemnością chciałbym polecić Państwu książkę Trumana Capote Z zimną krwią. To opowieść o bardzo brutalnej zbrodni, jaka miała miejsce zimą 1959 roku w miasteczku Holcomb w stanie Kansas. Zbrodnia popełniona na szacownej rodzinie Claterów przez dwóch dwudziestokilkuletnich chłopaków, Richarda Hickoka i Perego Smitha. Z zimną krwią to przede wszystkim bardzo wnikliwa analiza osobowości seryjnych morderców. Capote wrócił do dzieciństwa Richarda Hickoka i Perego Smitha, żeby spróbować zrozumieć motywacje stojące za morderstwem rodziny Claterów. Książka Trumana Capote Z zimną krwią przypomina trochę film Natural Born Killers Olivera Stone'a. W obu przypadkach mamy temat seryjnych morderców. Warto wiedzieć, że w latach 60. Amerykę bardzo często przemierzali ludzie, którzy dopuszczali się seryjnych zbrodni, więc Capote również im poświęca znaczne fragmenty swojej książki. Polecam Państwu książkę, która ma w sobie niezwykły potencjał fabularny i dziennikarski. Capote udało się połączyć ze sobą kilka pozornie niepasujących do siebie nurtów, a mianowicie bardzo wnikliwe obserwacje rzeczywistości plus nieprzeciętny talent literacki. Truman Capote, pisząc tę książkę, nie korzystał z żadnych notatek. Podobno udawało mu się zapamiętać fragmenty, całe fragmenty rozmów, wywiadów i analiz dokumentów związanych ze śledztwem. I efektem pracy jego genialnego umysłu jest książka, którą chcielibyśmy uznać za powieść non-fiction, a więc całkowicie opartą na faktach. Późniejsze badania nad tą książką wykazały, że nie jest to do końca literatura non-fiction, a więc literatura niewymyślona, tylko Capote bardzo sprytnie prowadził grę z czytelnikiem, naginając rzeczywistość tam, gdzie mu to najbardziej pasowało. Na wiele, wiele lat zmieniła ona dziennikarstwo amerykańskie, skłaniając młodych, utytułowanych autorów, dziennikarzy śledczych do pisania bardzo dobrej beletrystyki. Słuchaj, a jakbyś ty mi to wszystko powiedział w trzech zdaniach, a nie w 15?